No. Dzień dobry. Witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Rafał ma nowego ucznia. Przygotowuje wszystkich naszych znajomych, bliskich po kolei na inwazję zombie. Także rozpoczynamy trening uczniczy. Słuchajcie, niezależnie od warunków pogodowych. My się deszczu nie boimy. Ani ataku zombie też już niedługo nie będziemy się bali, bo już po prostu wszyscy będziemy specjalistami, ucznikami, najlepszymi na świecie. Także takie zwiedzanie Gdańska alternatywne Agacie zafundowaliśmy. Agata jest kosogłosem. Ojej, z czymś zieloniutkim na kapturze. Czekajcie, złapię ostrość. Możesz krzyczeć? Jedna rączka. Możesz, ale najpierw to nagram, poczekaj. Rafcia zaraz będzie krzyczał. O. Myślałam. Się przestraszysz bardziej. Jakiś zielony potworek. Tutaj druga rączka. Kaptur na głowę chcesz? Nie, nie, nie. Będę zaraz cała mokra. Mogłyśmy wziąć szampon, byśmy miały włosy umyte. Złota zasada ucznictwa. Nigdy nie puszczamy cięciwy, jak nie ma na nie strzał. Czyli nie powiem mu, że tak. Normalnie. Tak? Opuść tak. Dobra. Trzymasz huk w lewej ręce. Podstawowych zasad nie przypominasz. Bo wyleciało mnie, jak się przekręciło. No wiem, dobra, to co jest, bijemy strzały. Jak się czujesz przed pierwszym treningiem? Czuję, że to nie będzie. Ja jestem dobrej myśli. Myślę, że odkryjesz swoje powołanie. Rękę, która jest od spodu. Lekko tym palcem, nie na górę, no tak, tylko od spodu, przyciskasz, żeby była jak najbardziej z brzegu, żeby nie odjeżdżała, wiesz? Naciągasz? Zrobię legalnie. No, tylko ja ci wyjmę na początku te strzały. Nie zabij mnie. Strzelaj! Strzelaj! Ja wiecie, nie, że taka damulka jestem, że sobie pod parasolem stoję, tylko ja się o was martwię, że mi zmukniecie. No i o aparacik, bo on nie lubi deszczu. Pozycja jeszcze trochę bardziej. Ta ręka bardziej prosto. Prosto, prosto. A tu... Tak, żebyś mogła sobie wycelować mniej więcej. No, pięknie, sprężynka. Na początku to mniej ważne. Ej, ale pięknie ten. No i co? Ale pięknie wyglądasz z tym łukiem, trzeba przyznać. Zjeżdża, może ci przeszkodzić. Kołczem. Tak w zasadzie to jest worek na buty szkolny, ale to jest nasz kołczan. Będzie to kołczan. Bagnisty potwór! Zobaczcie, moja uczennica, dumny z niej jestem. Wszystko trafia. Zobaczcie, jaka radość. Wszystko trafia. Marcin, strzeż się. Oddal trochę, pokaż jak trafia. Czekaj, czekaj. O, nie zdążę, zdążę, nie zdążę. Yeah, pięknie! Rafał już chyba z zazdrości stwierdził, że Agacie za dobrze idzie i po prostu karton jej tam odstawił 5 razy dalej. O, i teraz się będzie popisywał. Nie, no ja. Oj, widzisz, na ambicje mu weszłaś, po prostu. No, żebym jednak dało coś strzelanie w dzieciństwie. No. Z wow. Jojojoj. Wariat. Między kroplami deszczu przelatuje strzała. No, one są całkiem suche. Chcę być kibicować Rafałowi na zawodach uczniczych. Tak! Albo na takich festynach rodzinnych. Będzie tam zabawiał. Uczył dzieci. O, teraz, ale mi odjechała strzała. Chyba palcem nie złapałem dobrze jej z boku, wiesz? Dobra, dobra, luzik. Nie, bo nie złapałem jej z boku z palcem. Ej! Te czarne albo się wygięły. O, strzały się wygięły, strzały się wygięły. No panie uczniku, ale masz uczennicę kolejną. Oj, dobry, zdolnych uczniów. No. Słuchajcie, patent vlogera, najlepszy na świecie, dwie wolne ręce, wszystko zachoczone o plecy. I można chronić aparat, nagrywać vloga. Poświęcenie dla sportu.
Ta-da! Jestem sobie grzybkiem takim deszczowym. Technik ambush. Ambush? Ambush. Czyli tam jest twój cel, zwierzyna jakaś, albo człowiek niemiły, jakiś gościu, co chce cię zabić. I ty przyczaiłaś się na niego. Czyli jesteś w krzakach, tak? Twoim zadaniem jest wychylenie się, strzelenie i schowanie się. Żeby nie wiedział skąd. Skłaty, skłaty, skłaty. Pięknie. Nie może wiedzieć, gdzie ty jesteś. Masz tam dwie kolorowe. Dawaj kolorowymi. Jezu. No ale naciąg robisz pełen także. No, taki jaś to strzała wchodzi na próg. Ale wtedy mi się trudniej celuje. Te koluszki bolą. Mhm. Bo to nie... Co, bolą? Nie ma tu bólu. Nie strzela się w rękawiczkach czasami? No, są takie na trzy palce, widziałam. Są rękawiczki łucznicze. Ale nie urafała, tu ale jest hardcore. Ale nie dla wojowników. Bym wam mówiła, bym nie zrobiła. Pogoda niestety nie zmieniła planów, nadal pada. Także z naszymi parasoleczkami dzisiaj dalej idziemy. Pozbyłyśmy się znowu Rafała, pojechał do pracy, a my idziemy sobie między kałużami na spacer. Idziemy teraz do Forum Desk, a później na Stare Miasto. O Jezu! A tu najbardziej fajne. Tutaj mamy wyjście na taras. O, tu jeszcze jedno lustreczko. Powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie. No, Agata oczywiście. Co chcemy sobie wyszczuplić? Nie, chcemy wzmocnić ramiona. To miał być nasz dzisiejszy cel. Nogi. Ale jestem za nisko. Trzeba podskoczyć. No, cię wyciągnęło. A tutaj z Forum Gdańsk jest wyjście na taras widokowe. Niedawno tu byliśmy. O, załapiemy się. No, nigdy niby mnie nie zatrzasnęły, ale nigdy nie wiadomo. I tutaj można sobie coś zjeść, albo można się przejść, przespacerować z pięknym widokiem na starą część miasta. Wy już wiecie, że ja dawno oszalałam, co prawda piórnika nie biorę, ale to jest torebka moja nowa. Słuchajcie, jak jest się tylko Adą, czasami nie ma wyjścia po prostu, także nie będę się tłumaczyć z tych zakupów. Tylko po prostu wam pokażę moją nową torebkę. Która jest najcudowniejsza na świecie. I nawet Agata mnie nie powstrzymała przed tym zakupem. Także powiedziałam panu w sklepie, żeby proszę bardzo mnie tu więcej nie wpuszczać. Nie wiem, czy to potraktował serio, ale już mam wszystko, czego potrzebowałam do szczęścia. Co prawda, ja już powinnam dzisiaj mieć szlaban na jakiekolwiek wydatki, ale tutaj w okolicy są tak dobre lody, że ja nie mogę tego zrobić i ich ominąć. Muszę tam zabrać Agatę i się poświęcić. A żeby nie myślała, że chcę ją otruć, ja też muszę sobie wziąć jedną porcję, żeby no, tak by było podejrzane, jakbym tylko siedziała i patrzyła, jak ona je, nie? Dotarłyśmy w nasze cudowne miejsce, do Altany Smaków. No, to jest tutaj. A jest tutaj te wejście, bo mają dwa wyjścia, jakby podzielone na pół. W ogóle tu jest fajny taki ten, dekoracje na suficie. W całym, w środku. I bardzo podobno byliśmy w Szczecinie. No, w sumie w tym, w fabryce lodów chyba wtedy. Tada, czekaj, musimy opowiedzieć, co tu masz w kubeczku. Smak agrestowy, mocno sezonowy. Bolala. I śmietanka. A ja mam banana i mam mango. Bo się okazało, że jak się bierze w kubeczku, to można wziąć dwa różne smaki. Także korzystamy. I tam wygląda, jakby ktoś stał na górze. Może ktoś nie zdążył zejść. Tak się trzyma. Most nam popsuł plany. Odciął nam drogę ucieczki. Musimy zawrócić, żeby się przedostać na drugą stronę. Thank you.
piękny, długi targ wieczorny. Jest to pierwsza. No. Słuchajcie, co tu się będzie działo? Ubrałyśmy się na sportowo i podobno idziemy biegać. Bo ja jeszcze nie dowierzam. Jak to podobno, naprawdę. Idziemy biegać, ale wy musicie nam uwierzyć na słowo, bo aparat zostawiam w domu. Także wrócimy niedługo tutaj do was zziajane, zmęczone, szczuplejsze o 15 kilo i wysportowane. Może nie był to najdłuższy bieg świata, ale i tak jestem zadumna. Wygonił nas deszcz z zewnątrz, także wpadłyśmy do domu. Ale ćwiczymy to nie dalej. Koniec. Właśnie ćwiczymy teraz w domciu. Dzisiaj mam tutaj swoją prywatną chodakowską. Będzie mnie trenować. Domu się zajął moją kondycją, proszę Państwa, i przez drugą część treningu, bo zerkałam tylko na naszą nagrodę. Także nie katujemy się tutaj, tylko nagradzamy i bardzo dobrze nam to wychodzi. Bardzo Pani dziękuję za trening. Nawet miałam naukę salsy, czajcie to? No to teraz nadrabiamy stracone bez sensu kalorie. Mamy piwko miodowe. Zmontowałam vloga, także jeszcze chwilę sobie tutaj leniwie posiedzimy przy laptopach i idziemy spać. Także bardzo dziękuję za oglądanie tego vloga. Zachęcam do subskrybowania, zostawienia łapki w górę i kliknięcia dzwoneczka. I do zobaczenia jutro.